Wspaniała sałatka z wędzonym łososiem, serem i kaparami. Pięknie wygląda, świetnie smakuje i zbyt szybko znika. Jest pyszna. Polecam, a po inne przepisy zapraszam na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Na dużym talerzu układam sałaty mix, mieszankę z rukolą. Pomidorki koktajlowe przekrajam na pół. Układam je na sałatach. Wędzonego łososia kroję w dosyć cienkie paski. Zwijam je w ruloniki i układam na sałacie. Oczywiście może też być łosoś od razu w plasterkach. W międzyczasie na suchej patelni prażę płatki migdałów. Teraz na sałacie układam jabłuszka kaparów. Jeśli nie macie takich dużych, to mogą być małe kapary z zalewy. Kozi ser kroję na plasterki. Układam go pomiędzy łososiem. Teraz przygotuję bardzo prosty dressing. Do miseczki z oliwą z oliwek wciskam sok z cytryny, dodaję sól, pieprz, i mieszam składniki. Tuż przed podaniem polewam sałatkę dressingiem. I posypuję ją uprażonymi płatkami migdałów. Sałatka jest wspaniała, naprawdę Wam polecam. A po inne przepisy zapraszam na www.talerzpokus.tv.